Siemano. Z tej strony Kuba. I witam was w kolejnym vlogu. Jedziemy sobie gruberować po grochu. Druga działka, drugi odcinek. Tak, żeby było ciekawiej. Malutka działeczka. Znaczy, no mała, no. Kosiłem tutaj też na odcinku, to był groch lepszy, dużo lepszy. No i to to. Godzina 16:47. Opuszczamy. Zobaczymy, jak tam podgląd z kamery. Czy dobrze widać, czy nie dobrze. Dobra, zobaczymy. Czy się nie włączy? Przedzielimy sobie to jakoś tutaj na dwie części, żeby nam się lepiej jeździło i mniej zawracania, żeby było. Aż tu i tak jest zawracania więcej niż jazdy. Jest to pole z kwadratem ogólnie. Także dobra, powinno być git. Wyłączam to. Internety to żrą baterie, jak nie wiem. I tu sobie przedzielę jeszcze raz. Tutaj słomy więcej jest, nie? Nie w jakiejś ściętej, w sensie gęstszy, dużo gęstszy. Się kolejny robiły, ale było jeszcze takie, wiecie, takie masełko trochę z góry. To zobaczcie, grochu nie było wcale. W sensie to było, widzicie takie zielone? To w ogóle nie powschodził, nie? Ale jak było mokro. To mokro, no dobrze. Zasupa też nie dobrze. Pada źle, nie pada źle. Nie to wychodzi, nie? Wiadomo.
Jedziemy tam, wrócimy. Gruber się odstawi. I co? I wolne. I tu trzeba iść do pracy. Czekamy na przeżyto, jak będzie przeżyto, to znowu będzie urlop. Na tym polu się dłużej schodzi zrobić niż na 3 razy takim długim, nie? No, ale trzeba robić. Panie. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle te odcinki. Czy ktoś się będzie jeszcze oglądał, no bo kurczę, po takiej przerwie znowu myślę, że 300 wyświetleń jak będzie. Te 300 wyświetleń jak będzie pod odcinkiem to max. Fajne stanowisko będzie, tutaj też będzie przeżyto zasiane. To będzie fajne stanowisko pod przeżyte pod grochu, jest taka ilość tej słomy ścięta. Bardzo fajna sprawa. Dobrze, że dzisiaj jest ta kupalnia, to się fajnie robi, bo jak piecze przez te szyby, to jest masakra. To się jest tak idealnie. 20 to u nas jest 3 jakieś stopnie. Pokazuje o 19 deszcz, 50%. Jutro 23, zobaczcie, od niedzieli 29, 29, 28, 27. Ale generalnie wieczory i noce są zimne, bo jak wczoraj jechałem na kombajnie tak o godzinie 8 w koszulce samej, w spodenkach tylko, to powiem wam, że ja bym miał tak dalej gdzieś jechać, to bym się musiał ubrać cieplej, bo serio zimne było. Chwilę będzie dzień znowu krótszy, zimno. I o! Dobra, widzimy się za chwilę. No i co, kończymy ostatni raz, 2, 3, to 2, 4, 5 przejazdów. No. Zaraz wracamy do domu. Chwila odpoczynku.
mieszanka tutaj jest, to też raczej będzie do koszenia za jakieś parę dni. No ogólnie już śliwa to wystarczy, no, naprawdę ten weekend poświęci dobre słońce, to jak nadają i za dwa dni, poniedziałek, wtorek, środa, środę może byśmy zaczęli, czwartek może, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Podejrzewam, że będzie tak co roku, jak już pogoda ruszy i zboże dojdzie, to tydzień czasu i będzie naokoła wszędzie czarno dosłownie, w sensie no pozorane już i tak dalej. Tak mi się wydaje, no to każdy ma swój kombajn praktycznie u nas, w naszym regionie. Ludzie robią dniami i nocami. Ostatnio jadę, jęczmień mucą na słomę, na pokonserwowanie słomy bez sieczkarni. Na drugi dzień jadę, wieczorem. Słama sprasowana, zebrana i już gość połowę pola zaorał, nie? Nie wiem, czy pod rzepek już, czy tak szybko, czy pod jakiś poklon, ale no, naprawdę ludzie mają tempo pracy. Ładnie się chmurzy tam, ale pewnie znowu nie popada, wczoraj też tak było. Ale może to i dobrze. Teraz to już jak nie padało tyle czasu, to teraz już nie chcemy świeci, te słońce niech dochodzi i potem dopiero pada po śliwach.